Obrazy docierające do nas z Egiptu są wstrząsające. Liczba ofiar ogromna. Brutalność policji i wojska zdumiewająca. Wszystko to, co wydarzyło się ostatnio w Egipcie, jest wynikiem konfrontacji trwającej już od dłuższego czasu pomiędzy dwoma obozami. Z jednej strony armia i jej zwolennicy, z drugiej strony bracia muzułmańscy i islamiści, którzy dążą do islamizacji kraju, w którym trwa już od prawie dwóch lat, o ponad dwóch lat, rewolucja. To, co się dzieje w Egipcie, będzie miało ogromne znaczenie i wpływ na wydarzenia w sąsiedniej Tunezji, we Syrii, w Libanie i w wielu innych krajach arabskich. Stany Zjednoczone i cały świat zachodni przygląda się tym wydarzeniom bezradnie. Stany wspierają Egipt sumą $1,3 mld rocznie, lecz do tej pory nikt nie był w stanie zmusić albo też w jakiś sposób skłonić władze Egiptu, zarówno prezydenta Mohameda Mursiego, jak i obecne władze armii, do rozsądnych działań. To wszystko nie wróży dobrze. Egipt znajduje się na skraju wojny domowej.